Cześć, witaj w poradzie numer 028 Rysy w Kadzie, w której opowiem wam, jak zliczyć łączną długość wielu linii, ewentualnie polilinii. Przykład praktyczny, chcemy policzyć pole powierzchni wszystkich ścian na rysunku. Wysokość kondygnacji mamy znaną, a do pola powierzchni potrzebna nam jest jeszcze łączna suma długości wszystkich ścian. Robimy to tak. Wybieram sobie linię, którą zaznaczone są ściany. U nas będzie to ta linia. Klikamy na nią lewym klawiszem myszy. Następnie wciskamy prawy klawisz myszy i klikamy wybierz podobne. Zaznaczyły nam się wszystkie linie, w tym przypadku polilinie, na warstwie tych ścian działowych. Teraz wyrzucimy je sobie poza rzut tej kondygnacji, czyli przesuń. U mnie skrót F, klikam spację, określam punkt bazowy, klikam lewym klawiszem myszy, wyznaczam kierunek i przesuwam wszystkie wybrane obiekty o 30 tysięcy jednostek do góry. Jak widzisz, wszystkie ściany przeniosły mi się w to miejsce. Teraz przechodzimy już do właściwego zliczania długości wszystkich tych polilinii. Wpisujemy w od, to starczy. Teraz wciskamy tab, żeby program podpowiedział nam funkcje, które zaczynają się na wo. I wybieramy wyod danych. Wciskamy spację. Teraz przeklikujemy tak jak ja tutaj na ekranie. W tym oknie klikamy po prostu dalej. Zapisujemy ustawienia wyodrębniania danych jako przykładowo GK od naszych ścian działowych wykonanych z karton gipsu. Zapiszmy to sobie na pulpicie. Teraz klikamy wybierz obiekt na bieżącym rysunku. Klikamy tą ikonę, żeby wybrać te obiekty, które nas interesują. Nas będą interesowały te obiekty, ale odejmiemy sobie to, gdyż to nie są nasze ściany. Czyli przy wciśniętym shifcie oznaczamy te obiekty. OK. Teraz wciśnijmy znów spację i przechodzimy dalej. Tutaj wybieramy dalej, a stąd wybierzemy sobie właściwość, która nas interesuje. W tym przypadku będzie to tylko długość, czyli te trzy pierwsze sobie odznaczmy i od piątej do ostatniej też wszystkie, żeby nie odznaczać wszystkich. Pojedynczo klikniemy w pierwszą, pod długością, następnie przewijmy na dół, wciśnijmy Shift i przy wstrzymanym kliknijmy na zmodyfikowane i teraz odznaczam ptaszka i wszystko nam się odznaczyło, oprócz właściwości, która nas interesuje, czyli długość. Teraz klikamy dalej. Teraz w tym oknie ważne jest to, aby odznaczyć sobie połączyć identyczne wiersze. Bo jeśli tego nie zrobimy, to do Excela wyrzuci nam polilinie pogrupowane, czyli na przykład dla polilinii o długości 750 jednostek będzie 16 tych polilinii. Czyli będziemy musieli jeszcze sobie pomnożyć długość razy ilość polilinii, a tego nie chcemy, bo tylko to nam wydłuża nasze obliczenia. Dlatego tutaj odklikujemy połącz identyczne wiersze i zobacz, teraz każda linia jest jako jedna linia i wydzielone są długości. Możemy sobie jeszcze pogrupować, tak żeby zobaczyć jak to wygląda. Teraz klikamy dalej. Teraz przeklikajmy dalej i zapiszemy dane w formacie excelowskim. Wybierzmy jeszcze lokalizację i nazwę pliku. Zapiszmy na pulpicie. Nazwa niech będzie taka jak tutaj jest. Zapisz, dalej i kończymy. Teraz sprawdzamy, czy na pulpicie zapisał się ten plik. Jak widzimy jest, otwieramy go. Jak widzisz, format nam się zapisał z kropką. Zamieńmy kropkę na przecinek. Zrobimy to za pomocą funkcji excelowskiej zamień, czyli wciskamy Ctrl i F. Przechodzimy do zakładki zamień. Znajdujemy kropkę, zamieniamy na przecinek i klikamy zamień wszystko. Zamieniły się wszystkie kropki, zamykamy to okno. Teraz klikamy tutaj i chcemy skonwertować wszystkie te liczby na liczbę excelowską. Zróbmy to za jednym zamachem, czyli po prostu zaznaczmy wszystkie, które mamy. Czyli znowu kliknijmy na pierwszą, przewinijmy do dołu i przy wciśniętym shifcie zaznaczmy wszystkie. Kliknijmy ten wykrzyknik i konwertujemy na liczbę. Gdy już to mamy, na dole sobie zróbmy autosumowanie. Sprawdźmy, czy wszystko nam sumuje. Tak, klikamy Enter i mamy sumę wszystkich polilinii z naszego rysunku.
wynosi to tyle, z tym, że pamiętajmy, że jakby każda ściana jest zaznaczona dwoma liniami, czyli po prostu musimy podzielić liczbę, którą policzyliśmy przez 2 i wtedy będzie przybliżona długość naszych wszystkich ścian. Czyli jeszcze raz przechodzimy do Excela, zróbmy sobie formułkę, że L, czyli długość ścian, równa się ta suma przez 2. Wpiszemy sobie również wysokość ścian. I obliczmy jeszcze w Excelu pole wszystkich ścian. Niech to będzie P i pole ścian to jest długość razy nasza wysokość. Czyli tyle mamy metrów kwadratowych ścian. Oczywiście za pomocą wyodrębni dane możesz sobie wyodrębnić dużo innych właściwości z polinii linii, ale też i różnych innych obiektów. To tyle na dzisiaj. Jeśli spodobała Ci się ta porada, to daj kciuka w górę pod filmikiem. Przećwicz to, co dzisiaj Ci pokazałem i baw się dobrze. Cześć!